Guadalupe, ¿cómo estás? Jak się czujesz? Señor Federico. Już myślałam, że pan o mnie zapomniał. To niemożliwe. Miałem drobne kłopoty. Od razu widać, bo źle pan wygląda. Stało się coś? Wolę inny temat. Czuj się odzywał? Wpadł mu do głowy szalony pomysł. Chce szukać Patty w Stanach. Wiem. Potrzebuje pieniędzy. Pan mu nie da. Prawda? Wykluczony. Nie może wyjechać. Nie ma aktu urodzenia, a więc nie ma i paszportu. Nigdzie się nie ruszy. Przysięgam, że niczego nie ukradłem. Nie, nie musisz przekonywać. Dlaczego Latas mi nie wierzy? Przecież mnie zna, bo jest głupi. Na pewno się zdenerwował, kiedy zobaczył, że nie ma pieniędzy. A pewnie zrobiła to Clorinda. Niemożliwe. To wścibska plotkara, ale na włamanie jest za głupia. Ma męża w więzieniu. Potrzebuje pieniędzy na kaucję. Nie przekonasz mnie. Co się stało? Latas chce iść na policję. Pójdę do więzienia. Nie, to już za dużo. Uspokój się. Nic mi nie wychodzi. Przysięgam, że niczego nie ukradłem. Porozmawiam z Latasem. Przekonam go, żeby nigdzie nie chodził. Dziękuję. Jedno chciałabym wiedzieć. Kto to zrobił? Nie mogę uwierzyć, że mój chrześniak zrobił coś takiego. To prawdziwy skandal. Ten bezwstydnik oskarżał mnie, a sam włamał się o świcie i zabrał ci wszystkie pieniądze. Dobrze, że wróciliśmy, bo byśmy się nie dowiedzieli. Oigan, qué bueno que nos regresamos, ¿eh? Si no, no nos hubiéramos enterado del chisme. Nie do wiary, że Chuy okazał się zdrajcą. Idź na policję. Niech go zamkną. Zasłużył na to. Oczernił mnie przed całą dzielnicą. Co prawda to mój chrześniak, ale zasłużył na karę. Usiądź, proszę. A gdzie Weronika? Kąpię się. Dobrze się czujesz? Nie bardzo. Wszystko się wali. Uważałem Federica za najlepszego przyjaciela, ale mnie zdradził. Tak samo postąpił ze mną. Użył do swoich celów, a potem się mnie pozbył. O czym ty mówisz? Strzeż się Federica. Dlaczego mnie ostrzegasz? Ricardo? Proszę pani, czego chcesz? Idę na zakupy. Lucia, idź z nią. Idź z Leandrą. Jak się czujesz, kochanie? Możesz się domyślić. Wiem, że powinieneś się czuć wspaniale, bo jesteś ze mną. Życie jest bardzo krótkie. Powinniśmy wykorzystać każdą chwilę. Odrzucić przesądy i troski. Mówić szczerze z bliskimi osobami. Osobami, które kochamy. Albo których pragniemy. W przeciwnym razie
Możemy je stracić. Wiesz co? Dobrze jest wszystko postawić na jedną kartę. Jedną kartę, która może przynieść zwycięstwo lub wygraną. My we dwoje zwyciężymy. Będziemy szczęśliwi. Co ty tu robisz? Przyszłam cię odwiedzić. Nie wierzę ci. Co knujesz? Mam bardzo złe wieści o Chuyu. Skończ z intrygami. O co chodzi? To prawdziwy skandal. Wyobraź sobie, że twój synek jest złodziejem. Uważaj, co mówisz. Lepiej od razu wyjdź, zanim co? Twój synalek to bandzior. Okradł swojego chrzestnego. Zabrał mu cały utarg. Nieprawda. Mój syn by nikogo nie okradł. A ty akurat to wiesz. Uwierz mi, bo twoi znajomi nic ci nie powiedzą. Ja zawsze mówię prawdę. Latas ma pójść na policję. Jeśli to prawda, najprawdziwsza prawda, twój syn skończy w poprawczaku. Milcz, plotkaro. Nie oczerniaj mojego syna. Mówię szczerą prawdę. Wynoś się stąd. A pewnie, że się wyniosę. Życzę zdrowia. Co za skandal. Mama nie może się dowiedzieć. Skąd się dowie, jak my jej nie powiemy? Możesz być spokojny. Ja mam być spokojny? Tylko Patty potrafiłaby mnie pocieszyć. Rozmawiałeś z lekarzami? Nie, wciąż operują. Ona źle wygląda. Nie rusza się, nie budzi. Jeszcze nie pora. Dopiero przywieźli ją z sali operacyjnej. Odpocznij trochę. Ty też powinieneś. Wierzę, że Patty wyzdrowieje. Jest pod dobrą opieką, w dobrym szpitalu. Wyjdzie z tego. Tak się boję. Może nie powinnam... Czego? Przywozić ją tutaj. A jeśli umrze? Nie umrze. Wierzę, że wyzdrowieje. Ufam instynktowi matki. To on zmusił cię do przywiezienia jej tutaj. Zobaczysz, że odzyska siły. Dziękuję, że jesteś dla mnie taki dobry. Wybacz, że ja byłam podła. Zadzwonię do Mariny. Jeszcze nie teraz. Co jej powiesz? Że operacja się zakończyła, ale nie wiemy, czy coś dała? Wiem, że Marina szaleje z niepokoju. Nie jestem złośliwa. Uważam, że najpierw powinniśmy porozmawiać z lekarzem, a później zadzwonisz do Mariny. Tak będzie najlepiej.